Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj postanowiłem przygotować przepyszne krokiety. Zbliża się zima, więc krokiety z kapustą i grzybami wydaje mi się, że to jest idealny przepis na tą porę roku. Ale nie będą to zwykłe krokiety z kapustą i grzybami. Włożyłem tutaj naprawdę bardzo dużo serca i bardzo dużo pracy, bo przygotowanie krokietów jest czasochłonne. Uff. Dlatego postanowiłem włożyć do środka najlepsze składniki. I dzisiaj pokażę Wam, jak takie krokiety przygotować. Ale w przygotowaniu moich krokietów pomoże mi firma Waldinox, tak, która zaopatrzyła mnie w naczynia z serii Volcano. Więc zaczynamy! Przygotowanie domowych krokietów wcale nie jest takie łatwe, wcale nie jest takie proste, dlatego musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby te krokiety były bardzo, bardzo smaczne. Pokażę wam jak ja robię takie krokiety i najlepiej będzie, jeżeli podzielimy sobie to wszystko na etapy. Na samym początku przygotujemy farsz. Kiedy farsz będzie gotowy, zrobimy naleśniki. Kiedy mamy farsz i naleśniki, poskładamy wszystko razem, a następnie opanierujemy. I usmażymy nasze przepiękne krokiety. Tak więc, te wszystkie etapy pokażę Wam, jak przejść bez większego problemu. Zaczynamy! Ja do moich krokietów dzisiaj wybrałem kapustę włoską, bo ona po prostu ma więcej aromatu. Na samym początku obcinam sobie dół wraz z tymi zbędnymi liśćmi i dzielę kapustę na mniejsze części. Teraz delikatnie kroję w takie malutkie julien. Oczywiście niektórzy gotują kapustę w całości i ją mielą, ale ja chcę zachować teksturę. Na tym najbardziej mi zależy. Kiedy kapusta jest gotowa, wrzucam ją do zimnej wody. Hop, tak i dodaję trochę kminku. Całość. Sole delikatnie, nie za dużo dodaję soli morskiej i teraz przyszedł czas na kapustę kiszoną. Uwaga, nie kwaszoną, tylko to musi być kapusta kiszona. I gotuję wszystko do miękkości. Jeśli już zabieram się za robienie krokietów z kapustą i grzybami, chciałbym, żeby te grzyby były specjalne. Dlatego tutaj przygotowałem sobie trzy rodzaje grzybów. Mam tutaj brązowe pieczarki, mam tutaj boczniaki, które po prostu ubóstwiam i mam też borowiki szlachetne. Tylko te borowiki wcześniej sobie namoczyłem oraz ugotowałem je do miękkości. Pamiętajcie, żeby borowiki też zawsze dokładnie wypłukać, bo może znaleźć się jakiś piasek albo inne niepotrzebne rzeczy. Przygotowanie mojego farszu zaczynam od drobnego pokrojenia brązowych pieczarek. Następnie przechodzę do borowików. Tylko pamiętajcie, że borowiki mają taką dziwną strukturę, więc nie chcemy ich zachować w całości. Musimy je pokroić, a następnie musimy je posiekać. Posiekać tak drobno jak się da. Kiedy borowiki są już gotowe na patelnie wlewam olej, dodaję czosnek i chcę z niego wydobyć wszystkie smaki i aromaty. Kiedy czosnek się lekko podsmaży, dodaję cebulę i moje drobno pokrojone pieczarki. Pamiętajcie, że cały czas gaz jest włączony i to wszystko się podsmaża. Następnie dodaję borowiki i wszystko mieszam. I teraz przyszedł czas na boczniaki. Boczniaków nie kroję, tylko je rwę, bo zależy mi na ich konsystencji, ona jest taka wspaniała. Następnie dodaję do tego bardzo dużo tymianku oraz majeranku, który idealnie łączy się z grzybami. I pasuje też do krokietów. Na samym końcu dodaję pieprz. Bardzo dużo świeżo zmielonego pieprzu. I kiedy te wszystkie składniki połączą się ze sobą, dodaję do nich dwie kapusty. Tylko pamiętajcie, że one są ugotowane, a woda z tej kapusty została odciśnięta. To wszystko podsmażam ze sobą bardzo dokładnie. Przez długi, długi czas, i teraz dodaję tej wody, w której gotowały się nasze borowiki, oraz oliwę truflową. Tak, oliwę truflową. To wszystko mieszam i podsmażam bardzo dokładnie. Skoro farsz mamy już gotowy, to teraz przejdźmy do przygotowania przepysznych, idealnych naleśników. Żeby ciasto nie miało grudek, na samym początku wlewamy wszystkie mokre składniki, czyli mleko, wodę oraz wbijamy jedno jajko od szczęśliwej kury. Następnie dodajemy olej i odrobinę soli. Tak, te wszystkie mokre składniki musimy sobie razem dobrze wymieszać, tego nauczyłem się na budowie. I teraz dodajemy mąkę, ale to musi być mąka typu 400. Taka jest najlepsza do naleśników. Dzięki temu nie pękają. Przejdźmy do smażenia. Pamiętajcie, aby na patelnię nie wlewać dużej ilości oleju, bo to nie jest stary diesel. Wystarczy delikatnie posmarować patelnię olejem za pomocą ręcznika papierowego. To w zupełności wystarczy. Bo patelnia Volcano posiada warstwę non-stick, dzięki której nie musimy się martwić o przywieranie, a także zapewnia bezproblemowe czyszczenie. A jeszcze jedno. Naleśniki smażymy na bardzo rozgrzanej patelni. Spokojnie, nie musimy się martwić, że patelnia się odkształci. Naczynia posiadają grube i ekstremalnie odporne na odkształcanie się dno, które jest odporne na wysokie temperatury. Wylewamy o całe ciasto na patelnię i za pomocą grawitacji kształtujemy naszego naleśnika. Smażymy dwie minuty z każdej strony i gotowe. Hop! Naleśniki mamy gotowe, farsz jest gotowy, więc wszystko teraz musimy ładnie zwinąć. Na gotowego naleśnika rozkładam sobie garść farszu równomiernie, tak żeby z każdej strony yy, ten farsz się pojawił. I teraz zakładam jedną stronę, drugą stronę. Dzięki temu nie wypadnie nam nic z tego krokieta. I pamiętajcie, żeby nie ściskać tego krokieta zbyt bardzo, bo niestety ten krokiet może nam wtedy popękać. Spójrzcie, jak ładnie wygląda. O tak. Przyszedł czas, żeby opanierować nasze krokiety, i pokażę Wam jak to zrobić, żeby krokiety wyglądały w ten sposób. Panierowanie jest bardzo proste. Tutaj w miejsce rozbiłem sobie 3 jajka, dodałem 200 ml mleka, i teraz wkładam każdego krokieta, tylko szybko, do tej kąpieli jajecznej. Pamiętajcie, że on ma się tylko. Zlepić. Następnie wrzucam go do bułki tartej, tylko takiej dobrej jakości bułki tartej, i obtaczam delikatnie z każdej strony. Krokiety mamy już opanierowane, więc przejdźmy do ich smażenia. Smażenie to najlepszy proces. Na samym początku na gorącą patelnię wlewamy dość dużo oleju. Chodzi o to, żeby te krokiety po prostu były zanurzone w połowie, jak wszystkie znajdą się na patelni. Ja sobie tutaj wrzucam moje krokiety i spójrzcie, jak one wyglądają. One wyglądają po prostu niesamowicie. I teraz smażymy je do momentu, aż uzyskamy złoty kolor z każdej strony. Kiedy to się wydarzy, przekładamy je na ręcznik papierowy i odsadzamy z tłuszczu. Moje krokiety są już gotowe. Wyglądają naprawdę fantastycznie. Są chrupiące zewnątrz i delikatne w środku. Z tego przepisu wyszło mi aż 20 krokietów. Jeżeli wyjdzie wam jeden, mniej lub dwa lub trzy, to znaczy, że albo nałożyliście za dużo farszu, albo ktoś wam po prostu zjadł kilka krokietów. One są tak pyszne, tak aromatyczne. Ten farsz naprawdę och ma wszystkie cechy idealnego krokieta. Jest delikatnie pikantny. Czuć tutaj te trufle, czuć tutaj te wszystkie rodzaje grzybów, które łączą się z dwoma rodzajami kapusty i takie krokiety właśnie powinny być sprzedawane i takie krokiety robię kilka razy do roku. Wiem, że jest z tym dużo pracy, ale jak już je robię, to robię idealne. Popatrzcie na ten kształt, jak ja jest winołem. To jest naprawdę coś niesamowitego. Żaden z tych krokietów nie popękał. Dlaczego? Bo użyłem dobrej mąki. I to jest naprawdę sukces niesamowitych krokietów. Do tego jeszcze hm na zakąskę trochę czerwonego barszczyku i naprawdę każdy z Was będzie zadowolony. Przygotujcie sobie takie krokiety w domu i nie żałujcie, włożyć czegoś ekstra do Waszego farszu. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.